jak zaczynała się twoja kariera z piłką nożną? Jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Zaczęłam trenować z bratem na początku, jednak ogólnie trafiłam do klubu mając 8 lat, gdzie był to klub Wiktorysianów i tam grałam 7 lat i dopiero później trafiłam do Konina w wieku 16 lat. W Koninie grałaś 6 lat, teraz przechodzisz do Mistrza Polski, do Unii Raciborz. Czego się spodziewasz po grze w barwach Mistrza Polski? No na pewno Racibórz jest bardzo dobrym klubem i mam nadzieję, że w końcu da się wyżej jeszcze awansować do Ligi Mistrzów, no i to jest nasz główny cel. Kiedy się dowiedziałaś, że jest zainteresowanie ze strony Mistrza Polski? Ogólnie było to nawet rok temu, ale że miałam kontrakt ważny, więc nie było takiej możliwości, żeby przejść tutaj. No były rozmowy cały czas prowadzone, ale tak naprawdę już od stycznia wiedziałam, że na pewno trafię do RTP Unii Racibórz. Agata Tarczyńska z AZS-u Wrocław przyszła do Mistrza Polski, do Unii Raciborz. Czego się spodziewasz w grze w Unii? To znaczy, myślę, w Unii Raciborz spodziewam się swoich dalszych sukcesów, kolejnego Mistrza Polski oraz na obecną chwilę awansu do 1/16 Ligi Mistrzów. W AZS-ie Wrocław już tytuły zdobywałaś. Ile razy to było i w Lidze Mistrzów, bo też AZS występował. Jak to wyglądało? Zgadza się, Mistrzostwo Polski z AZS-em zdobyłam 3-krotnie. W Lidze Mistrzów debiutowałam mając lat 15 już, a więc bardzo wcześnie. Wtedy to pierwszy raz w historii weszłyśmy z tej fazy grupowej do 1/16. Ligi Mistrzów finałów, a więc myślę, że jakieś tam już sukcesy były, a więc kolejnym byłby na pewno ćwierćfinał tutaj u mnie. Jak się zaczynała twoja przygoda z piłką? Kiedy zaczynałaś kopać? W jakich okolicznościach? Jak to wyglądało? Znaczy kopać zaczynałam takiego bakcyla. Zaszczepił mnie mój tato, który jest trenerem do dzisiaj. Prowadzi drużyny seniorskie oraz trampkarzy młodszych, starszych. A więc tato był moim pierwszym trenerem. Zaczynałam swoją przygodę w Piechowicach, Lechia Piechowice. Tam grałam od 6 do 12 roku życia i później była to już drużyna kobieca. Na jakiej pozycji grałaś, grasz? Jaka jest twoją ulubioną pozycją? Znaczy w reprezentacji gram na pozycji pomocnika lewego, prawego. W klubie w AZS-ie oraz tutaj będę pełniła rolę napastniczki, a więc raczej jestem zawodniczką typowo ofensywną. Jak to się stało, że Unia Raciborz ciebie znalazła? Wcześniej już jakieś zainteresowanie wykazywała? Jak to wyglądało? To znaczy ja tutaj takimi małymi kroczkami ciągle gdzieś tam nie mogłam dojść tutaj do tej Unii, jednak w tym roku zdecydowałam się na taki krok, ponieważ we Wrocławiu, no jak mówię, muszę swoje aspiracje i jakieś kolejne cele powiększać, nie po prostu się cofać w jakiś sposób. Tam aspiracje były nasze na brązowy medal, a więc nie mogę, mając już Mistrza Polski, prowadzić, zdobyć trzecie lub czwarte miejsce. Rok, był to wspaniały rok, nie mam co tutaj mówić i ujmować czegoś, czegokolwiek. Jednak chciałabym coraz wyżej gdzieś wchodzić po tych schodkach do góry i tak jak najdalej, jak się tylko da. Jak się zaczynała twoja kariera z piłką nożną? Moja kariera zaczęła się w Medyku Konin, gdy miałam 13 lat. Obecnie reprezentowałam te barwy cały czas. Zaczynałam grać w piłkę mając 6 lat, no i gdy miałam 13 lat, trafiłam do Medyka Konin. Dotychczasowa kariera w Medyku Konin cały czas. Czego się spodziewasz w grze w Unii Raciborz? Spodziewam się na pewno w Unii Raciborz awansu do Ligi Mistrzów, do 1/16, pójdę do 1/8. No w Medyku Konin nigdy tego nie dało się zdobyć, zawsze wicemistrzostwo Polski. Na jakich pozycjach do tej pory grałaś? W klubie grałam w Medyku na lewej obronie, bądź na pomocy, ale lewa obrona. I na lewej obronie się najlepiej czujesz? Najlepiej, zdecydowanie. 3 nowe zawodniczki już zakontraktowane w Unii Raciborz. Proszę coś więcej o nich powiedzieć. No, są 3 reprezentantki Polski z podstawowego składu reprezentacji z tego młodszego pokolenia, czyli Agata Tarczyńska, Natalia Chudzik i Donata Leśnik. 2 z Konina, 1 z Wrocławia. No one mają nam uzupełnić tą kadrę po odejściu Winczostowby, Żyły, Hajduk i Penherhewicz. Ta piątka w nowym sezonie nie będzie występowała. Ta trójka plus Chorwatka Leonarda jest w tej chwili 4. zawodniczką, która uzupełni ten skład, a ewentualnie jeszcze może się pojawić ktoś z zawodniczek, które u nas będą na obozie w Wolfsburgu. 3 dziewcząt z Kamerunu, zobaczymy. Czy będziemy tu korzystali jeszcze z tej
Będzie można powiedzieć już teraz po obozie, że są to wzmocnienia, czy może już nawet przed obozem wiadomo, że to są wzmocnienia? To znaczy wzmocnienia, to są na pewno uzupełnienia nie gorsze od tych zawodniczek, które odeszły. A jak poskomponujemy zespół, to będziemy wiedzieli po dwóch obozach, jak to się wszystko nam poukłada, jak one się tutaj w tą nową grę, nowe ustawienie pasują. Mam nadzieję, że dobrze i skutecznie, i że to nie będzie słabszy zespół niż ten, który był wiosną. No i najbliższe plany, teraz wyjazd do Serbii, co dokładnie w Serbii i kolejne dni, tygodnie. Jeżeli chodzi o te plany, dzisiejszy wyjazd do Serbii, dwa spotkania ze Spartakiem Sobotnica, zespołem, który też będzie występował w Lidze Mistrzów, jest gospodarzem jednego z turniejów. Później wyjazd do Niemiec, mecz z Wolfsburgiem i z Hamburgiem, to jest czwarta i siódma drużyna Bundesligi i te mecze nas zweryfikują, że tak powiem, będziemy widzieli, jak daleko możemy ewentualnie myśleć o mierzeniu się z najlepszymi klubami europejskimi. Powrót, mecz z Banikiem Ostrawa, potem wyjazd do Neuenbach, do Austrii. Tam rozegramy sparring. No i wyjazd do Helsinek, wylot właściwie.